Tutaj można wykluczyć, to jest jakaś powtarzalność odpowiedzi na pytanie, na ta cały czas na tak, nie? Ja. Nie! Widziałeś. Ale nie. Ona się nie ruszyła. Nie ruszyła się, załączyła się, ale to trzeba dotknąć. Ja. Co? Pływasz na stronę. Lewą tego urządzenia. Lewą, tak. W tym momencie teraz będziesz mógł odpowiadać na pytania. Na pytania. Jeszcze raz potwierdź, jeżeli ktoś tutaj jest. Okej. Dziękujemy. Jest na tak. Małą odległość. Nie, przeciąg nie masz. Nie ma opcji. A czy chcesz to zrobić? Albo czy mógłbyś to zrobić? Jakbyśmy cię poprosili o to? Mógłby. Czy rozmawiamy z pacjentem szpitala, tego tutaj? No, jest coś na rzecz. Niekoniecznie. Przeszkadzamy wam, będąc w tym miejscu? Ktoś z nami tutaj jest w tym miejscu? No, to już byłoby bardziej miarodajne. Czy możesz jeszcze raz dotknąć tej białej, tej przezroczystej kuleczki? Może. Coś było. Nie mogę? Nie mogę? No, chyba tak. What the fuck? Co? Latarka. What the fuck? Latarka, Jezu, ze mnie co tak wibruje? Co jest? Aha, dobra, to wyjdziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej. To jest komin. Nie. Nie, no nie wyjdziemy tam. I co, idzie tam, gdzie wyszłaś? No, no tak. No, to tam byliśmy. To widzieliśmy to, ale z góry, to zejście. O, latarka ci już świeci na czerwono, zaraz się pewnie wyłączy. Jak ty to naładowałeś? Twoja, znaczy najwyżej dam ci moją, bo ja nie używałem tej ręcznej. Ja mam czołówkę. Nie, ja naładowałem na full, tylko one, widzisz, padają. Albo zimna. Albo coś zżera nam energię z tych urządzeń. Jesteśmy na korytarzu, na którym widać tą. Tak, i na tym korytarzu widać tą zakonnicę? Czy tam dalej? A nie, to na tym dłuższym. Aha. No to chodźmy na ten tak, na ten korytarz. No, no. A byliśmy ten tu. Znowu skok. Jejciu. Dobra. A, to jest ten korytarz. Dobra. To jest ten korytarz? Jeżeli no. Siostra zakonna jest tu z nami, czy możesz przejść tym korytarzem? Ale podobno był, wiesz co, był tu egzorcysta i tego ducha tej siostry przegonił, ale czy to prawda? No. Zgasła mi co? Ta lampa. Nie. Nie, bo to nagrywa. A to ta, okay, ta wyłączyła mi się. Wyłączyła mi się lampka ta doświetlająca. No to doświetlam teraz tylko tą. A, to małą trzeba dodać.
To będzie podmianka na szybkiego. Ja na szczęście to sobie widzowie, będzie moja łapa. O! Dobry pomysł. Albo sesję tutaj gdzieś z obyłem poda postawić. Tego zwykłego. Temperatura wziął. Pójdź do pomieszczenia. Pójdę, czekam, bo teraz tego nie odkręcę. Musimy mi zastopować. Musimy zrobić przerwę. Będziemy nagrywać. Klaudia, jak je ciastko. Aka, dwójeczka dałem. Hej. Wbijmy tu. Co cię tam zaciekawiło? Wbijmy tu. O, ała. Kamienie pod nogami. Ale w tym budynku jest ogólnie cieplej, albo już przez to, że się tak poruszamy cały czas, to nam cieplej, nie? Tam było dużo cieplej. Tak? Tam była taka odczuwalna atmosfera. Aha, to ja czułem to jakoś tak. Tutaj mi czuję się, że... A może się już rozgrzałem od tego chodzenia, skakania po tych podmuroweczkach i tak dalej. Czaszki tam mają gniazdo. O, no. O, ale my to mamy kałuże. Małe i duże. Nie czuję, gdy moje. A to tamci zrobili taki urbex, przyszli we dwójkę, popatrzyli na jeden budynek i poszli. To gruby urbex zrobili. No i tutaj. Tylko, że tu nie ma gdzie położyć rzeczy, bo to wszędzie woda. A tu drugi obok, tutaj obok to w ogóle jezioro jest, nie? No to dawaj fluxa do tego jeziora. Ciekawe, czy nam zagada. Wow. Głęboko tu. No nie wiem, ja bym jakieś pomieszczenie takie w miarę suche i to zrobił... Najcieplejsze było fajne. No. A, no! To z tylko, że tam jest echo takie, ale, no, ale możemy iść. Nie? Bardzo fajna ten. No suche było szczególnie i było fajne ten. I u góry. I u góry było wyżej. Ojojoj, tu znowu kałuże. Znowu kropło mi prosto, oj sorry. Kropło mi prosto chyba w kamerkę. Nie wiem czy nie, nie czysto jest. Ty, pomoczyło mi. Zalało nam ten ekran, Daniel. Obiektyw trzeba przetrzeć, bo pomoczyło ten. Czekaj, muszę rękaw. Sorry, będzie teraz małe cięcie. Czyszczenie ekranu. Dobra, wyczyściłem coś. Magia istnieje, przedmioty używają. A, dobra. Tego ostatniego nie czytam, bo brzydkie słowo. Ściereczki. Przetarłeś? No, przetarłem. No. Będzie małe cięcie, żebym przetarł ten... no. Swetełkiem. No to chodźmy na... A właśnie, tu jest piwnica jeszcze. Ty, tu piwnicę robimy sesję. Ja, bardziej fajny. Tu już się nie boję. No chwilę się tu zatrzymajmy. Może jakieś na to. No dobra. Ej, chlapo mi znowu tutaj, tylko nie wiem. No, znowu mi w kamerę chlap. Co za hamstwo. Czekaj, znowu czyszczenko. Dobra. Chlapie, mi tu nie mogę stać po prostu w nefralgicznych miejscach, bo mi kapie na łeb. Ale co, gdzie chcesz, żebym woda to rozstawić? Wszędzie wilgoć. Tu masz sucho tylko. No. O, piwnica chodź. Piwnica go. Ty, komputer dla dzieci taki zabawkowy. Nie tędy? O, tędy też nie. No, nie. Znowu coś. Teraz tam coś albo uderzyło, albo kapło. No. Uwaga pod nogi, bo tutaj ta woda jest. No, ale no wiesz, legend... Ej, aha, dobra, ja czyściłem K2 palcem i myślałem, że mi się wiesz, że mam skoki, a ja palcem tu jeździłem, przecierałem z wody.
Już się podjarałem, a to tylko ja byłem. Palcem sobie przycisk, nie przycisk naciskałem, tylko K2 reaguje na uderzenia. Rempodzik z tej strony. A wyciągasz tego ekstra, super, ultra rempoda? Na razie nie. A w piwniczce, o, to będzie grubo. No i dobra, osłoniemy się od tego. Zadamy pytania, on położy obok, tylko żeby mnie uruchomił. Teraz będzie wam łatwiej wpływać na te urządzenia. Jeśli ktoś tutaj z nami jest, może spróbować podejść do tych urządzeń i je wzbudzić. Słyszeliśmy, że jest tu z nami jakaś, może tu być z nami jakaś siostra zakonna. Czy może tu jesteś? I że jesteś w stanie tutaj podejść do nas? Albo jeśli nie siostra zakonna, to jakiś pacjent tego szpitala? Były pacjent tego szpitala? Albo ktoś z załogi? O, to słowo, tego słowa mi brakowało. Załoga szpitala. Person, o, jeszcze lepiej. Wiesz, że jak kapnie na kulkę, to i tak się załączy. No to kapie cały czas ze ścian, z sufitu. Widzę, że kapie. Ale tam... Ale ta, a tam nie kapie. No to... Kulka się zaświeciła wcześniej. No to wcześniej to nie, tam nie kapało nic. Ej, znowu mi tu tyś... No podejdę bliżej, żeby K2 tutaj widzieć. Ale tu stołem zaś... Jeśli coś z nami tutaj jest, może podejść do tych urządzeń i je wzbudzić. Wystarczy, że do nich podejdziesz. Miałem wrażenie, jakby laptop się ruszył. Więc to może przez to, że ma naklejkę i ona... Tak. No, ta naklejka nasza tęczowa robi robotę. No chyba, że ktoś tym rempodem faktycznie przesuwa. A, no. Ale dziwne było na przykład, jakby się przesuwał, aby się nie włączał. To by w ogóle zrobiło schiza chyba niezłego. Czy może jest tu ktoś jeszcze z nami? Może podejść do tych urządzeń? Chcemy się tylko skontaktować. Potwierdzić, że twoje istnienie, że tu jesteś. Masz ostatnią szansę, bo za chwilę przechodzimy do piwnicy. I możesz z nami się wtedy w piwnicy skontaktować. Też słyszałem takie jakby, wiesz, nie uderzenie wody o coś, tylko jakby kapło i jakby ktoś robił krok, taki dźwięk. Przechodzimy do piwnicy? No. Dobrze więc, przechodzimy do piwnicy. Dobrze więc. Patrz, wystarczyło tylko nawet dotknąć go tu z boku. Przycisk go, włącznik go dotknąłem i się zaczął pikać. Bardzo jest ten... nie czujny, tylko... czuły, o. No. Po taki sobie jak wchodzimy? Proszę? Aha, bo to wyjdziesz tutaj tam. Tak, myśmy z tymi drzwiami wejściowymi i obok było zejście, do piwnicy. Po tym zejściem chyba zejdziemy. Jeszcze na odchodne popatrzę, czy nie ma zakonnicy. Jakbyś miał flira. Ja pierniczę, albo tego. To właśnie idealnie się nadaje. SLS-a jakby było. Ja cię. No, czyli na budynki to byłoby genialne. Ej, znowu chyba mi chlapło w kamerkę. No, ewident. Kurde, widzowie, znowu mas muszę wytrzeć. Dobra, chyba będzie. Chlapię mi na ten obiektyw i nie wiem, czy będzie czysty po prostu, nie? Ja tylko widzę, jak mi pryska taka bryza lekka w twarz, jak dostaję tym kopelką.
Ale tak w sumie, reasumując poprzedni pawilon, to tylko na wejściu od razu, tylko zaczęliśmy robić sesję i już było od razu odpowiedzi. Było aż dziwne, za dziwne. Albo za szybkie, albo takie no nie za bardzo miarodajne. Co? Jakby tam w piwnicy nie było... Poświeć tam jeszcze w okno. To tutaj by na parapecie tak było. Tak. Nie. Nie zostawiałbym poda tak bez opieki. Nie, rozstawić fluxa. Aha, no tak. Tylko, że nie, tu jest, wiesz co, przeciąg. Tu jest przeciąg. Tu jest przeciąg i ten przeciąg może jakiś... Może jakiś... Nie ma tu zejścia do końca. Nie, od strony wejścia. Tak. Tak, my poszliśmy w górę. No to musi być... Musi być klatka schodowa w dół. O, chyba jesteśmy. No. Tak, to tu. No. To był tylko tak. Jesteśmy przy górnym wejściu, dokładnie. No to piwnica. No to K2 w dłoni, patrzymy. Nie jest głęboka ta piwnica. Wow, ale... Klimacik jest niezły. O, pod nogi trzeba uważać, bo butelek mnóstwo. Ale tu jest, wiesz, tu już widać pleśń na ścianach. A nie pleśń, przepraszam, wilgoć. Jeszcze pleśni nie ma. To jest ta piwnica? Taka uboga ta piwnica. O, oj, a. Tak, najbardziej jak wiesz, tutaj jest chyba toaleta. Była toaleta. No, idź przodem. O kurczę. O, czujesz taką, wiecie? Czujecie taką wilgoć w powietrzu? Czuję ewidentnie taką wilgoć. Albo nie. Może tam, albo tego grzyba tak w powietrzu czuć. Bo tu jest cała spleśniała ściana. O kurczę, no to już jest fajne pomieszczenie. Ale tam poczułem od razu taki swąd wilgoci w powietrzu, albo takiego grzyba. No, lepsze jest jedno z lepszych pomieszczeń chyba. Tylko, że straszne echo niesie. A, miałem ci dać latarkę moją, która jeszcze świeci. O, to czekaj, masz moją, a zdaj mi tą, którą ci się rozładowała. Wszyscy tam doświetlać. No bo ta już na czerwono zaczęła świecić. No moja nawet nie używana była pewnie. Co mówiłeś, że piwnica. No tak, no. To co, wychodzimy na... Nie, idziemy tam dalej. Tak, tam dalej. No ewentualnie wytopowaliśmy sobie miejsce, nie? Mi się wydaje, że tam. No, też mi się wydaje. Tam to pomieszczenie takie największe. A oni byli w pierwszym pawilonie ostrzelani. Z tego, co czytałem. Że oni zebrali ich wszystkich w pawilonie numer 1 z Ofiówka, czyli w tym pierwszym. A tam, no tam były odpowiedzi, więc to miarodajne by było, tylko że za dużo razy na tak. I to tylko tyle? A nie, tu jeszcze jakieś przejście. Kurde. Czuć też wilgoć właśnie w powietrzu. O kurczę. Ojej. Czuć wilgoć? Oj, jacie. No to jest ten tunel, w którym był Szałki zresztą. Ja, no to tutaj robimy klimacik. Znaczy robimy, jest klimacik. A zrobimy sesję. Myli mi się wszystko. Ale myślę, że na zewnątrz. Ja cię, fajnie. O kurczę. Ej, skoki, ale takie delikatne. No kropla może być. Nie, suchutki jest. Tu gdzieś. No teraz to dostałem w rękę, ale... Taki delikatny do zielonej kropki na środku.
Ale taki delikatniusi, taki na chwilę. Może to będzie widać w postprodukcji, ale... I potem... Jak chlapu tam zdudali. Czekajcie. No, ten korytarz najlepszy na razie. Trzeba iść tam dalej korytarzem, tam gdzie tak chlup... Gałęzie. Tam gdzie tak chlupotało. I ja się jeszcze przejdę przez te drzwi, gdzie mi ten lekko za ten... A, teraz klapło wodą. Tutaj. Gdzieś miałem takie delikatne skoki. Jeszcze raz tu przy... To ja był mokry. Ale tak chwilowo. Takie mikro. Nie, chyba tylko chwilowe i może anomalia delikatna. Ale typowo. Przechodziłem i tutaj sobie tak stanąłem na chwilę i mi ten. Nie chlapło mi nic, tylko... No dobra. Co tam dalej, tędy idziemy? Czy tym korytarzem? To są... Aha, tu też jest... Kurde, ten korytarz jest jeszcze większy. Jakie tu jest echo. No. No, nie ma. Ja też. Jeszcze jak go muszę drzwi... Ty skacz, to nie nasz. Chyba się był. No, słabo już świeci ta latarka. To sobie tylko mogę do... Jak ta woda robi creepy klimat. Kurwa, nie jesteś mu. Mi się wydaje, że to ta woda kapiąca i to echo robi robotę. Głos, no może był, ale ja słyszałem tylko takie... Jakby ktoś spał, typowo. Jakby ktoś chrapał. O, no coś tam świeci ta latarka, ale nie za wiele, ale świeci. To stąd to echo. Z tymi dziwnymi dźwiękami. Petardy. Tu jest mega głęboko, żebym sobie wdepnął i mam już wodospad. Nie ma nic.
No i cisza. Nie, tutaj też zasypane. Zawalony bardziej. Nie, nasypali tutaj. Znicz? Lol. No. Czyli co, idziemy na tamtego pomieszczenia i robimy? Mhm. Popatrzcie. Nie wiem, ile zostało jeszcze, wiesz, procent. No. Tego trzeba zobaczyć i zrobimy. Jezus. Ja muszę sobie na chwilę, ja sobie tam zdejmę plecak na chwilę. Ramiona mi muszą odpocząć, bo... No nie wiem, czy... Nie, tu. Tak, tak. Tak jak szliśmy tym dużym korytarzem, to możemy iść tym małym, nie? Tak jak Szałki, tym małym zrobił, przecież on tutaj sesję z SB zrobił i coś mu tam odpowiadało. Tak, to ten korytarz. Nie wierzę, że tu jestem i tu stąpam tędy. O kurde. Albo glebę bym zaliczył. Byłbyśmy... Ej, to też wilgoć skądś się dostaje. Piach jest mokry w niektórych miejscach. Łańcuch słyszałem. Słyszeliście łańcuszek? A to może twój, Daniel, ten przy tym. No, dobra. Jakie buty brudne. No, to teraz widzowie nie będą mówić, że gadam non stop. Ale może zatańczę z duchami. No, oła, ła, 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 ła. Się potknęłem. Kto pierwszy? Uuu, monster. Wow. Oła. Wszyscy w komplecie. Niech się nie zgubił. Jeszcze trzeba ten trzeci potem odwiedzić. Podobny. See you. Widzę cię? No, ja cię nie widzę. See you. No, to mamy chyba to pomieszczenie, nie? No. No i takie najbardziej suche z wszystkich. Jejku. Mała przerwa, żebym sobie ściągnął na chwilę plecak. I wiecie co? Podłączę chyba kolejną tą lampkę do ładowania. Też na USB. O jacie. Ojej, muszę mi ramiona odpocząć od tego plecaka. No to widzowie, możecie zobaczyć, jak wygląda sprzęt łowców duchów. Samo jedzenie. Nie, no dobrze. Naładowała się jedna. Jezus Marek. Załóg chcę, żebym dostał. Cyk. Centrum dowodzenia. Jak coś, to jeszcze jedna lampka. Na trzy lampki jedziemy. Zamykamy sprzęt, niech się ładuje. W razie był latarka, znaczy lampka kolejna. Jezu, dobra. Czyli rozumiem całe pomieszczenie, żeście uzbroili. To ja jeszcze swoją K2 dołożę do uzbrojenia. Dobra. Jak ją kładłem, to ją lekko wzbudziłem, ale to... Co jeszcze można? A, podzik. Na środku, na kamulcu. A na środku kamienia. Tam, gdzieś na środku. Tylko daj kamienia. Daj kamienia! No czekaj. Czekaj. Nierówny ani. O, tu jest taki ładny zer. Cegłówka. O, pięknie, ładnie. Może być. Mam. Piękna cegłówka. To gdzie się odechcesz dać? Przy wejściu. Celia, jak coś będzie wchodziło do nas? Albo dobra, to daj go tam. Dobra, to uzbrójmy po prostu jedną część. Nie cały pokój, nie całe pomieszczenie? Nie, dobrze. Dobrze? No dobra. Jest dobrze, bo... Bo bym tutaj dał K2 wtedy. A, no właśnie, dobra. Spoczywaj, dobra, jeszcze floksika. No to Daniel. Aha, jeszcze można zrobić, ślepą można zrobić jeszcze. I sesję z SB. Należy zrobić.
Pewno, na czerwono. No nie. Zróbmy sesję z SB. Nie. Może. Nie, za daleko. Może przeszkadza... blisko, czy przeszkadzamy... Czekaj, niech ten... Zapytamy, czy przeszkadzamy. Czy przeszkadzamy ci tutaj, w tym miejscu? Przeszkadzamy komuś? A, zobacz, ile płacą. 43. A, to luz. To może znowu jakaś anomalia. Nawet pytania nie zadawaliśmy. Włączmy światło. Czekaj. No, będzie klimat. Pyk. Ej, co się jeszcze świeci? Aha! Przeszkadzamy komuś. Ale nie powiedziałeś, jaką lampkę zapalać. Aha, właśnie. Ale żyjesz, no, no właśnie, trzeba wytłumaczyć. A to przepraszamy. Czyli... Co się dzieje? Co się stało? Ta folia dawała. A, ta folia, dobra. No to dobrze. No, może się z nami skontaktować na każde z urządzeń. Wytłumaczyć mniej więcej, na czym to polega. Na te po ścianach, po bokach możesz podejść, zaczną migać. To przed nami. W ten sposób aktywujesz, odpowiadając nam tak. Po przeciwnej stronie, jak załączysz światło, odpowiesz nam nie. A do urządzenia z anteną w rogu pokoju wystarczy, że podejdziesz do anteny. Mam nadzieję, że kojarzycie, że wiecie, co to antena, jeszcze radia wtedy były. To wystarczy, że podejdziecie do tego urządzenia z anteną. Dotknijcie, tak. To przed nami. Zaświecicie na zielono, na tak, czerwono, na nie. Na nasze pytania możecie odpowiadać. I kuleczka. I kuleczka. Jak dotkniecie... Co to było? Ta folia. Ta folia. To weź co, weź ją. Bo to będzie zabudzać nam ten. No i oczywiście jest... Przy wejściu też stoi urządzenie, przez które musisz jak przechodząc obok, wzbudzisz je. Dobra, to będziemy musieli wyeliminować jakieś pogłosy. Ale tam słyszałem taki krok za drzwiami. Tak jakby. No i aha, i musisz dotknąć kuleczki, żeby się zaświeciła. Lub ją przesunąć. Tak. Czyli zrozumiałeś wszystko, tak? Niech sobie znowu zaskoczy. Zazboję się. Czyli wszystko zrozumiałeś, tak? Czekaj, muszę patrzeć też na K2. No ta folia, folia cały czas. Ale chyba zrozumiał, skoro odpowiedział na tak. Wiem. Raz jest odpowiedź pyp, no. A raz jest pyp. No, takie dłuższe. Przecież jeszcze zrobimy też jedną sesję. Czy po korytarzu przemieszcza się dalej zakonnica? Zielone na tak, czerwone na nie. Albo dotknij, kto jest z urządzeń. Ta folia znowu. Nie, nie reaguje. A tam? Tam nie ma folii. Może tam kapać jakiś deszcz. W sumie, bo tam jest wilgoć. Czyli chyba po korytarzu nie kręci się już tam. Czyli możecie potwierdzić, że ten egzorcyzm, który został dokonany... Czekaj, jakie pytanie zadałeś? Czy się zakonnice przemieszczyły? No to chyba tak. Albo że mogą potwierdzić, że egzorcyzm doszedł do skutku. I nie ma tu już... Odpowiedzi na pytanie... Tak. Pomyślałeś o tym pytaniu. Właśnie. Tak, też się zdarza. Że egzorcyzm został dokonany i tej zakonnicy już to nie ma. Mamy to o tej zakonnicy się wkręciliśmy, a przecież chodzi tutaj bardziej o te duchy tych osób, tych pacjentów, którzy tu zostali ostrzelani. No może teraz ty, Daniel, zadaj jakieś pytanie. Może każdy może po pytaniu zadawać, nie? Będzie ciekawiej. Bo tam popatrzę na K2. No? Czy czekamy jeszcze na odpowiedź odnośnie egzotyzmu? Bo jak ty będziesz myślał, to ja zadam pytanie. Czy jest tu z nami jakiś pacjent bądź personel tego byłego szpitala? Ja!
Co się dzieje? Ale jaja. No to już nic nie mogło kropnąć w to. Ani nic, nie? Nie, tu nie. Nie ma szans, tu jest zero, tu jest sucho. Wilgoć jest dopiero tam. O nie, to też jest to jest ładny mindfuck. Możesz to zrobić jeszcze raz? Ja pierdolę! Oh fuck! Przepraszam. Ja. Czekaj. Jeśli jesteś w tamtym miejscu, to przejdź przez drzwi. Proszę. Jak się włączałem, po to jasną z dupą. Nie, może nie ma energii aż na tyle, żeby tamto. Nie, już tamto jest łatwiej zbudzić. To trzeba dotknąć, a tam wystarczy przejść obok. Nie, ja normalnie nie wierzę, co się tu dzieje. To miejsce jest nawiedzone. Dobra, czekaj, zgaszę. Czy możesz jeszcze raz zaświecić kulkę? Widzę, że najłatwiejsza, najfajniejsza zabawka to ta kulka. Na prośbę zaświecił, no. Ja pierdolę. Jak, ale mną teraz niosą normalnie te... Ja pierdolę. Ale mną teraz walają te... Ja pierdolę. Ale jazda. Nie. Ale czy możesz zaświecić inne urządzenie? Czy mogłabyś przejść na drugą stronę? Tam jest podobne. Takie z anteną. Łatwiejsze do wzbudzenia. To jest miazga. Może dziecko i nie ma siły tej swojej, wiesz. Nie jest tak. Nie ma tyle mocy, nie? Nie jest w stanie zbudzić innego urządzenia, bo to jest najprostsze. Albo. Ja pierdzielę, nie, coś jest nie tak. A wyjdź teraz, przenieśmy to, jak przestanie świecić w inne miejsce. Ale ona przecież nie świeciła. No nie, wiem. Zostawmy ją na razie. Ale to jest masakra. Kolejna. To się już czwarty raz zaświeciło. Ona się nie rusza. Nie. Albo może to będzie widoczne na kamerze dopiero, ten ruch jej. A to się wystarczy to tylko dotknąć. Nie musisz tego przemieścić. A wiesz co, to musisz trochę bardziej dotknąć. Tam jest przycisk, nie? Ten przycisk włączasz. No, a włączasz to. Ale... A ona się nie przemieszcza. Kiedyś ją tak lekko dotknąłem i nie zaświeciła się. Dopiero jak ją mocniej dotknąłem. No, właśnie jak teraz, nie? Ja. Nie, to coś jest nie ten. Nie, przenieśmy ją w inne miejsce. Zobaczmy, co będzie w innym miejscu to samo. Dobrze. Czy mogę podejść do tej świecącej kulki? Spróbuj odpowiedzieć na... Coraz szybciej. Coraz częściej. Częściej. Czy możesz odpowiedzieć nam na piramidzie? Na tym czy mogę podejść do tej kulki i przestawić ją w inne miejsce? Możemy się w ten sposób pobawić po prostu. Ja pierdzielę. Co się tu dzieje? Uderzyło coś. Może no. Co się dzieje? Znowu ta folia. I teraz wiatr wieje. Teraz tak, wcześniej. Też się nie wiem. Nie, wykluczyć możemy. Tak, możesz. Możemy ją przenieść. Przenieś ją. Jak przestanie migać, przeniesiemy ją. Gdzieś tam. Daj ją gdzieś tam pod rempoda. Dobrze, podchodzę. Nie, no nie. Co się dzieje? Ja ci poświecę. Ej, dojdźmy do tego, kto się tym bawi. Czy jesteś dzieckiem? Czy jesteś dzieckiem? Odpowiedz nam na piramidzie. Proszę. Na zielone na tak, czerwone na nie. Zamiana miejsc, no. Dobra, zup.
Okej. No i wtedy wykluczymy ten możliwość, że wiesz, że może coś wzbudzało kulkę i to też będzie wzbudzane przez to coś. Właśnie. I czekajmy dalej na odpowiedź, czy jest dzieckiem. Na razie się nie świcił. Nie! Nie. Ja! Nie. I dwa razy zadałem to samo pytanie, to musi być odpowiedź na nie. A czy to ty wpływasz na kulkę? Czekaj, czekaj, niech się zazboi. Zadaj pytanie. Czy to ty bawisz się kuleczką? O kurde, no nie wierzę. A wyłączę światło? Nie jest dzieckiem. Nie jest dzieckiem. Musi być osobą starszą, bądź może być jakimś młodzikiem. Osoba, jakaś nastolatka lub nastolatek, nie? Albo osoba dorosła. Ja ci nie mogę. Jakiś krok albo kapnięcie znowu. No. Odpowiesz nam? Co się tu odwala, tak? Kulka nie świeci teraz. No. Też nie świeci. Też nie. Ale kulkę ci najłatwiej się w tobie bawić kulką, tak? Czy jesteś osobą dorosłą? Znowu jakieś kapnięcie tam słyszałem. Co się tu dzieje? Coś tę kulkę musiało wzbudzać, ale to nie był ten. Rempot siedzi cicho. Czekaj. No kulka jest. Ale Rempot też byłby wzbudzony, gdyby coś wzbudzało w tym miejscu ten. Aha, bo... Czy szukasz kuleczki? Bo ją przemieściliśmy. Spróbuję ją zlokalizować. I... wzbudzić ją. No to jest ciekawe. Cisza. Może powoli zadajmy pytania takie dokładniejsze, nie? Czy jesteś może pacjentem tego szpitala? Byłym pacjentem? Pacjentką, pacjentem? Potem zapytamy, czy nie jestem kimś z ekipy, nie? Z personelu. I w sumie Flux od jakiegoś czasu też cicho. To może jesteś kimś z personelu, tak? Na razie cicho. Czy mamy pójść w inne miejsce? Jesteście gdzieś indziej? Mamy wyjść tam w ten korytarz? Nie, no w korytarz to nie ma co iść. Powiedzieli, że chyba ten egzorcyzm doszedł do skutku. I tego ducha już nie ma tej zakonnicy. Chyba. To chyba tamten korytarz, tamten... Aha, chodzi o ten tutaj, no. Aha, no ten na górze, no. Ale tam jest wilgoć, tam nie rozłożysz sprzętu. Czy nie, no też tak dużej wilgoci nie ma. No nie, na razie cisza. No to może... to ja tu zostanę z jakimś jednym sprzętem? Ja zrobię jedną sesję taką fajną z czymś nowym. Ty, albo zostańcie i ten. Nagrywajcie z własnej tej perspektywy. Tylko... Nie, bo to jest bez sensu wtedy. Mhm.
My pójdziemy tam. Na ja bym sam, może ja czekaj, mam się czym dość. O, mam się, będę miał się czym doświetlić. Dobra. Ej, a dobra, myślałem, że się. Cisza. No nie, ale cisza, i kulka też nic. Dobra, zostaw kulkę tu, niech będzie. No ale widzisz, musiałem, faktycznie musisz ją mocno dotknąć. No nie, no zostawię kulkę, ale wiesz, może mi się uda dojść do tego, kto tu jest. A ja sobie teraz ten sprzęt wyciągnę i sobie tu siądę gdzieś, po prostu muszę. Kulka. Ruszyła się kulka z mną. Co ty gadasz? Zaświeciła się kulka. Nie, ja ją odkładałem i położyłem. I znowu się zaświeciła? Zaświeciła się kulka, no. Ja ale nie patrzyłem nawet. Nie, nie widziałeś. Czekajcie, ja sobie muszę tylko chociaż ten sprzęt dać, zdążyć wyciągnąć. Ale no jak na kulce się nie skupię, że jak ja tu... Nie, ja... Ja pierdzielę. No ale to jakieś takie, nie wiem, 5 minut, 10? Niedługo. Bo ja tu się zesam ze strachu. Ty, naładowała się długa bateria też na full. No to, drodzy widzowie... Nowy sprzęt. Jak mi się tu kulka będzie włączać, to ja tu będę sał. Czekajcie. Tylko dam wam jeszcze tą. Mikrofalówkę. Okej, okay, działa. A dobra, wiadomo, K2. A nie, to muszę ją mieć dalej faktycznie, bo ona będzie wzbudzać się. Nie, czy teraz podeszłem, nie? Tu był gdzieś flux, może będzie odpowiadać tak jak flux tam. Ona się jeszcze nie... Że ona się... Nie, weźcie go ode mnie. To po wejściu, twoja K2. Nie, jak mi coś tam tędy przejdzie, to co? Ja nie mogę. Pa, pa. Nie. Dobra, może przeżyję. Nie, no M poda to wejście. Ja to nie ogarnę tych sprzętów wszystkich. Ja pierdzielę. Nie wiem, ile mam procent baterii, także... Chodź jeszcze zobacz, ile procent. Ła. To nie, to szybko wracajcie to. Dobra. Zrobimy sesję z... Ma swoją premierę na kanale. Tak jak dziewczyny z Otherworldly i Karina. Mamy własne różdżki. Hiszpańskie. Będę zadawał pytania. Może mi coś będzie odpowiadało. Różdżkami. Dobra. Tam rozdzielenie nastąpiło. Mam różdżki. Powiedzmy, że zazbroję. I... Niech się huśtają same. Ustaną. Czy jest tutaj ktoś z nami? Jak skrzyżujesz, to znaczy, że tak. Jak rozchylisz różdżki, oznacza nie. Czy tu jesteś z nami? Czy tu ktoś z nami jest? Jesteśmy teraz na rozdzieleniu. Kowal został sam. W pomieszczeniu, gdzie byliśmy przed chwilą, gdzie kulka się świeciła dość często. Zrobimy sobie sesję z Sirem. I może coś dodatkowego jeszcze dodamy. Dobra. Dobrze. Czy ktoś jest w tym korytarzu? Czy jesteś pacjentem tego, czy byłeś pacjentem, pacjentką tego szpitala? Tak, na skrzyżowanie? Nie, jak go schylisz. Możesz wpłynąć na urządzenie i wyświetlić jakiś obraz. Dobrze. Czy może jesteś kimś z personelu tego szpitala? Tak, na skrzyżowanie. Jak skrzyżujesz, to tak?
Jak go schylisz, to nie. Czy jesteś kimś z personelu tego szpitala? Byłeś. Dobrze. Czy to ty bawiłeś się wcześniej tą kulką i ją zaświecałeś? Czy jesteś tutaj dalej z nami? Nie? A to jedna uciekła. Dobrze. Czy nie jesteś, to nie macie tutaj już? Wyszłeś, już nie chcesz się bawić tą piłeczką? Możesz ją jeszcze raz zaświecić? Jeśli tu dalej jesteś? Dobrze. Dobrze. Czy jesteś osobą dorosłą? Dobra. W takim razie, czy jesteś dzieckiem? Łączymy sobie. Jak skrzyżujesz, to znaczy, że tak? Jak rozchylisz, to znaczy, że nie. Dobrze. Czy to prawda, że w tym budynku doszło do egzorcyzmu zakonnicy? Skrzyżujecie na tak, rozszerzycie na nie. Okej. Okay. Czy to prawda, że rozstrzelali was tutaj Niemcy? Tak, wystarczy je złączyć, nie rozdzielić na boki. Aha. No, dziękuję za odpowiedź. Czy to prawda, że było was tutaj około 100 rozstrzelanych? No, bardzo dziękuję. Czy to prawda, że połowie osób, czy tam trochę małej liczby osób udało się uciec przed rozstrzelaniem? Czy rozstrzelane były tylko dzieci? Czy byli też tutaj dorośli? Dziękuję. Czy rozstrzelani byli tylko pacjenci? Czekaj jeszcze raz. Dziękuję. Czy mamy czy jest tu może ktoś lub coś, co może wzbudzić mi tutaj te resztki? Może spróbować, nie tak? Skrzyżując je, na nie rozchylając. Tu już raz się udało. Na jedno pytanie było odpowiedź tak.
Tam do biurku. Łoocie, panie. Można powiedzieć, że się skrzyżowały, się styknęły. Okej. Okay. Dziękuję. Czy to prawda, że byliście tutaj bardzo źle traktowani podczas okupacji? Dziękuję. Czy to prawda, że fundatorką tego szpitala była Zofia Endelman? Nie, nie, nie. Ja. Dobra, dziękuję. Czy leczyli tutaj się tylko Żydzi? Złożyć na tak? Także złożyć na nie. Myślimy, że wy coś wyłapaliście. Z tego, co ja słyszałem, w tym budynku... Wydaje mi się, że słyszałem w tym budynku. Dziękuję. Czy... widzicie gdzieś Daniela i Klaudię? Miernik. Skrzyżujecie na tak? Rozszerzycie na nie? Dziękuję. Czy oprócz mnie jest ktoś w tym pomieszczeniu? Skrzyżujesz, tak? Rozszerzycie na nie. Dziękuję. Czy... już wyszedłeś z tego pomieszczenia i cię tu nie ma? Odpowiedź nie, rozszerzasz. Odpowiedź tak, zbliżysz i połączysz ze sobą różdżki. Dziękuję. Czy to prawda, że ten budynek został wzniesiony w 1907-1908 roku mniej więcej? Tak czy nie? Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie ja. Dziękuję. Jadzie. Nie wiem, jakie tu jeszcze pytania. Czy to prawda, że ten budynek razem z gettem został zlikwidowany razem z znajdującym się wewnątrz personelem w 1942 roku po 12 sierpnia? Tak? Złączyć? Różdżki, a nie rozdzielić różdżki. O nie, nie, nie. Aha. Dziękuję. No to grubo, tu się potwierdzają fakty. O fuck. O fuck. Nie, ja tutaj widzowie naprawdę nie manipuluję tym. Trzymam to tylko po prostu przed siebie. Ja tu nie manipuluję tym, to jest niemożliwe, to nie da się tym manipulować. No nie wiem, jakie tu jeszcze pytanie zadać. O! Krótkofalówkę? Takie pytanie, czy pamiętacie coś? Czy to prawda, Boże, że był tutaj... w tą sesję. DJ nie, Palasite. Nie wiesz, bo możemy mu przerwać w czymś, nie? I czy go pamiętacie? Ktoś z was, czy go pamięta?
Skrzyżujecie na tak? Rozszerzycie na nie. Możecie to zrobić teraz. Albo nie odpowiadać nic i nie pamiętacie go. A kulka nic. Nie, chyba takich mocnych faktów do przodu nie będą pamiętać. Ale ktoś tu się błąka, tak? Dziękuję. No na razie grube fakty się potwierdziły. A mi tu zimno. Jakie jeszcze pytania? Myślę, że wystarczy tych pytań. Na razie za wszystkie dziękuję za udzielone odpowiedzi. Czyli na kilka pytań potwierdziliście. Potwierdziliście coś? Chodźmy do niego. Potwierdziliście w sumie kilka faktów. Dobra, ja tam dzwonię, że skończyłem sesję z tą. Dzwoniłeś? No, dzwoniłem, skończyłem sesję z różdżkami. Stary, no wymiękniesz, jak zobaczysz, to nawet, że to nagrywał. Montował. My właśnie idziemy do ciebie. No to czekam, ja wam trochę tak w skrócie małym opowiem, a jak przyjdziecie. Chuj, jaja, chuj. Nie wierzę. No jestem tego ciekaw. Nie, to co, to tu jaja. Różdżek. I czy to dobrze użył? O, wyłączyła się? Nie. W latarce? Gdzie to? I cały czas działa ta moja. To jest ta jedynka? Ha, no wiem co się włączy. No nie, co się dzieje? No jaja, no. Spirit box mi się zaś włączył. Jacie. No nie uwierzę. Idą? O. Chyba no kulkę zostawię, ale włączę ją. No. Dobra, bo się trochę tutaj kulką teraz bawiłem, ale ją włączyłem teraz. Znowu mi się włączyło USB w kieszeni. Jak wstawałem chyba, to trzeba musiałem ścisnąć. Ale nie uwierzycie. Tu się na różdżkach potwierdziły fakty historyczne. Tylko ja nie będę spoilerował jakie. Daniel, zobaczycie w odcinku, no nie spoileruję, ale nie wiem na ile to było prawda, ale zadawałem pytania takie z historii, nie? Albo wybiegłem tak mega do przodu, czy pamiętają kogoś, kto tutaj to miejsce odwiedził? Tego faktów już nie będą ogarniać, ale stare fakty z czasów, kiedy to świetne było w swoich świetności, to potwierdziło się chyba z 3-4 pytania miałem odpowiedź na tak. Na nich skrzyżowałem się. Dobra, szukamy się. No chyba tego trzeciego miejsca. No lampka mi się w ogóle nie włączy. Kulka mi się w ogóle nie włączała. Mówię nie, no 4 pytania mi odpowiedziało tak. Na 4 pytania związane historycznie z tym. Na kilka mi w ogóle nie chciało odpowiadać. Stały cały czas prosto przed siebie te różdżki. A było coś na nie? Nie było nic na nie. Zazwyczaj albo wcale nie było ruchu, stały cały czas stale, albo się krzyżowało, albo stykały się. A nie było nic na nie. Zadałem pytania tak, żeby właśnie specjalnie odpowiedzieli były na nie. No nie, nawet tej odpowiedzi nie uzyskałem, nie? Masakra, ja pierdzielę. Co się tu dzieje? A to dopiero drugi budynek. No bo wyłączyłem kuleczkę. Chowal, bo mi znowu padła bateria. Trzeba latarkę podłączyć. O nie, to trzeba latarkę jakoś podłączyć. Ale no. A moje się trzyma. A tu się naładowały, proszę bardzo. A może wiesz co, moje te poprzednie faktycznie mogły się nie doładować. A, no nie wiem, może nie ładowałem akurat tych latarek. No ale dobra, podładuję się i ja ci dam chyba tą moją, bo jeszcze trochę świeciła. Czy moją? Twoją. Nie. Twoja wróci do ciebie z powrotem, bo ona tak lekko świeci jeszcze, ale świeci. Bo ja tu sobie nią doświetlałem. No, ona jeszcze świeciła, widzisz. No. A jak będzie już padać, to najwyżej szybko się coś podładuje. No K2 nic. Światełko, kuleczka nic. No ale masa, nie, ja nie wiem czy wierzyć w to czy nie, ale potwierdziło mi 4 fakty. Nie wystarczy.
potwierdziło mi 4 fakty. Mówię, no nie wierzę. No jaja jakieś. Obrazy. Obrazy, robiliście tego, no. Ja tu myślałem włączyć SSB i samo mi się włączyło w kieszeni, nie? I znowu ten dźwięk taki... Ja być jakiś dół. Nawet pytałem, zadałem pytanie o siostrę zakonną też. I nie wiem, czy teraz... wierzyć w to, czy... Widzowie to skomentują. No, zobaczymy. Idziemy. To. No nie spoileruję wam, bo fajne pytania zadawałem. Mnóstwo pytań odnośnie historii. A, nie ściszyłem setele całkiem. Ja, moja. Dobra. A wyłączamy je, nie? No. Żeby je oszczędzić. My czekaliśmy właśnie, żeby się odbyli. Tak, specjalnie wam mówię, zadałem wszystkie pytania, jakie mogłem. Mówię, takie szczegóły, że tylko te postaci, które to by się przewinęły, mogły to pamiętać. Albo takie wybiegłem do przodu i sprawdzić, czy będą pamiętać na przykład osoby, które te miejsce tutaj odwiedziły. Czyli na przykład, ale nie, takich rzeczy to chyba nie ogarniają, mi się wydaje. No ale mówię, zadam takie pytanie. Czy seta pamiętają? Czy wiedzą, czy was widzą? I na szczęście było nie. Nie widzieli. Mówię, że nie było nie. Znaczy, nie, na szczęście, w sensie nie było odpowiedzi w ogóle, o. Po prostu zapytałem, czy widzicie gdzieś Klaudię Daniela? Nic, cisza. Nie brak odpowiedzi. O, tak to ujmę. No to... odchodzimy z tego miejsca. W pokoju. Nie podążajcie za nami. Zostańcie tam, gdzie jesteście. Spoczywajcie w pokoju. Jesteśmy teraz przy kapliczce sanatorium Olin. Całkowicie inny kompleks tych budynków. No i gdzie mieściło się sanatorium dla dzieci ten? Olin. Wchodzimy do kapliczki. Tak, no tu masz zachrystię. Czyli normalnie tam, gdzie dostępu nie mają ci. Zwykli cię. No wygląda jakby tak, jakby się jechał. Jeszcze zejście niżej. Była piwniczka. Była piwniczka albo podpiwniczenie jakiegoś jednego budynku. To nieźle, nieźle. To jest 666 na ścianach w kościele, nie? Fajnie, fajna kapliczka. Malutkie, taki mini kościółek. No, chyba tylko sesję zrobimy tę. Podpiwniczenie widziałem, że jest. Jeszcze tutaj byliśmy, nie, tutaj jest tylko ten. Łazienka, nie? Tak. Była też, wiadomo, toaleta musiała być. Jak wszędzie. Takie zboczenie zawodowe kowala. Zawsze gdzieś widzi umywalkę albo toaletę. No i tutaj zrobimy sesję jakąś. Można z fluksikiem. Ślepa sesja. A, bo ślepą sesję, panie, bo dawno no nie robiliśmy jeszcze. O tym nie pomyślałem, zapomniałem o niej całkiem. Spirit boxika mam ze sobą tutaj? Mam. Czyli na S-boxie podłączone podsławki? Nie, no spirit box. Jak się tak bardzo domagało dwa razy, żeby się włączyć. Mhm. Dwa razy mi się tobie się włączyło, nam się włączyło przed tym drugim budynkiem. I mnie jeszcze w tym długim budynku na dole w piwnicy się włączyło. Za długi... I to jest nagane. Chyba się nagało, jak to włączyło się długie. No, na dole mnie tam złapało. Ty, 13 stopni pokazuje. Dobra, mam AM. A jakieś 2 minuty na AM, potem przełączę się na FM. Okej, okay. Włączam skanowanko. Czy ktoś jest w tej kaplicy? I może się z nami porozumieć? Coś po rosyjsku mówi, jakieś te słowa. Tata! Dziewczynka powiedziała tata. Las. Jeżeli ktoś tutaj jest, słyszymy jakieś głosy. Może odpowiadać na urządzenia, może odpowiadać głosowo na radio, które trzyma nasz kolega, który tam stoi. A tutaj można zbliżyć się do urządzenia i wpływając na tę stronę, odpowiedzieć na tak. Na tę stronę, odpowiedź na nie. Czy chcesz się z nami skontaktować? Dziękujemy.
Co robisz w tej kaplicy? Czy ktoś tu umarł? Chodź tutaj! Taki krzyk! Kobieta! Czy jest tu z nami kobieta? Zielona na tak, czerwona na nie. I co? Jakiś krzyk taki, i co? Jeżeli jesteś kobietą, zaświeć jeszcze raz na zielono. Jeżeli mężczyzną, na czerwono. Dziękujemy ci, kobieto, za odpowiedź. Mówiłaś, chodź tu. Gdzie mamy podejść? Możesz nam wskazać na urządzenia, które są rozłożone tam dalej? Będą żyły. I upadł. Mężczyzna powiedział i upadł, a wcześniej kobieta powiedziała, będą żyły. Będą żyć, będą żyły. Nie chodzi o naczynia krwionośne. Będą żyć. Zostaw, mężczyzna. Widziałem cię. Nawet to słyszałem. Mężczyzna powiedział. Słyszałem to. Wiemy, mężczyzna, męski głos. Popół, męski głos, popół. Ze wszystkim, kobieta, kobiecy głos. Spróbuj wpłynąć na urządzenia, które stoją wyżej. Patrz, patrz, kobieta. W którym kierunku mamy patrzeć? Zielone w lewo, czerwone w prawo. Stał! Mężczyzna powiedział stał. Widziałem, mężczyzna. Gdzie stoisz? Hej, mężczyzna. Hej, hej, jakiś mężczyzna odpowiedział. W którą stronę mamy patrzeć? Jeżeli zapalisz zieloną lampkę, będzie to oznaczać odpowiedź, że w lewą stronę. Czerwona lampka to w prawą stronę. Chodź, męski głos. Gdzie mamy... Witam, kobieta. Witam. Przyszliśmy do tej kaplicy w pokoju. Nic tu nie dewastujemy. Chcemy z wami porozmawiać. Dajemy wam możliwość taką, abyście porozumiewali się przez te urządzenia z nami. Tak, kobieta. Zobaczyłem to. Ja powiedziałem tak, kobieta, a za chwilę ci odpowiedziało tak. Tak, no. Ja pierdzielę. Wy tutaj, kobieta. Jesteśmy tutaj gośćmi. Chcemy z wami porozmawiać i prosimy... Dalej! Tak jak kobieta. Prosimy was o wpłynięcie na pozostałe urządzenia.
Chyba już późno, mężczyzna. Możecie pozyskać energię z urządzeń. Wszyscy, mężczyzna. A ilu was tu jest? Wasze zdrowie, mężczyzna. Oszczędzaj, mężczyzna. Co mamy oszczędzać? Jest kłopot. Męski głos. Co się dzieje? Ilu was tu jest? Weź szukaj. Nie potrafimy cię znaleźć, bo cię nie widzimy. Możesz poruszać kulką albo wpłynąć na urządzenie, które tam stoi. Prosimy, czy zrobicie to dla nas. Czy ktoś dotknie tych urządzeń wyżej. Tak, męski głos. Jeżeli tak, to zrób to teraz. Nie, męski głos. Dlaczego nie możesz tego zrobić teraz? Stań. Męski głos, stań. Stoimy tutaj, mamy się oddalić? Żebyście to zrobili? Hej. Ta, taki męski głos. Dobrze. Czy wtedy wystarczy? Ze mną taki demoniczny głos. Czy są tu jakieś złe moce? Działo się coś? Oprócz tego tak. Z tym tak to mnie zmiotło. Ja mówię tak, bo słyszałem tak, a za chwilę się na zielono świeci. Wie to jest... Nie wierzę. No nagrywałem na tym. Na telefon też? Bo nie wiem, czy ty tam widziałeś. Nie? Czy kamera to widziała dobrze, więc coś. No, ja się patrzyłem tu i tu. Raczej tak, no bo ja się patrzyłem przed siebie i bardziej w stronę Fluxa się patrzyłem. No bo czasem na Rempoda, nie? Ale kurde, jak słyszałem tylko, ja powiedziałem tak, kobiecy głos, a tam za chwilę się na zielono zaświeciło. I jak mi się rzuciło w oczy, że się na zielono... Jakby nam się każdy oddalić, nie? Aha! No było coś tam. Jakiś demoniczny głos. Miałem taki jeden tylko, a tak to męskie albo damskie. Czułem się, znaczy wiecie, no, to już mnie te plecy bolą i teraz mnie tak wciągało mnie w ziemię. Tak mnie czułem, jakby mnie wciągnąć chciało, nie? Takie uczucie miałem. I mi pokazywało, że jest 13 stopni. Jak było 13 stopni, to by tak... O kurde. I na co to było pytanie? Znaczy na co to była odpowiedź? Możemy wziąć te urządzenia, czy chcesz jeszcze porozmawiać z nami? Czekaj, niech się zaraz stoi. Jeszcze raz zadaj to pytanie. O, teraz zadaj. Czy możemy porozmawiać dalej? Czy możemy zabrać te urządzenia? Czekaj. Odejść stąd? No nie, ja tu miałem... Jak zapalisz czerwone, to zabieramy urządzenia i odchodzimy. Jak zapalisz zielone, zostawimy je jeszcze i masz szansę jeszcze się skomunikować z nami. Jeśli tutaj gdzieś jesteś. Jezus, to na tak to mnie rozwaliło tam. Ja tu sobie mówię tak, a tu się na zielono zaświecę. Jeszcze to idealnie w tym momencie. Akurat się popatrzyłem sobie, akurat myślę, czy się zaświeci. Patrzę, się świeci. Mówię, nie, o, grubo. Kulka nic. No, kulka nic. A... Dobrze, będziemy odchodzić z tego miejsca. Nie, no, tam jest. Żegnamy się z wami. Zostańcie w tym miejscu. Zostańcie w tym miejscu i nie podążajcie z nami. Dziękujemy za odpowiedzi. I zostawiamy was w pokoju, spoczywajcie w pokoju, jak tutaj ktoś spoczywa. Jeden demoniczny głos, a to jest kurde ten, święte miejsce. Może tak... Przez te pentagramy na ścianach. No, może przez te pentagramy na ścianach. A my to dalej nagrywamy, nie? Nie wyłączaliśmy nic, no. Tylko tam trzeba ofnąć. No, to będzie ten. Wytniesz najlepsze momenty z tego gadania. Nie, no to już wyłącz teraz. Aha. Na widzowie. Powiem wam. No to ja będzie gruby odcinek chyba. Ja miałem znowie jakoś tak po... Bardziej? Źle mocno odczuwałem. No ja tu, tutaj masakra, tutaj, ja tutaj czuję masakrę. Jest fajnie, ale nie odczuwam tak. Mi się zabił na jakiś. Był mega jakiś kurde. I w prawo. Prawo? No, dobrze mówię. Czekaj, tak.
Jesteśmy po wyprawie. Zwiedziliśmy dwa główne budynki. Budynki, tak. Zofiówki. Zofiówki. I trzeci budynek to był już nie Zofiówka, ale kapliczka z sanatorium. Coś na, kurde, jak to było, na O coś. Oli, o, no, już całkowicie inny kompleks sanatoryjny dla dzieci, to był gdzieś obok, mm-hmm. to obok Zofiówki. I w tej kapliczce też zrobiliśmy sesję na koniec. No. Z cichą sesją, czy tam ślepą. Ślepą. No ślepą to. Mieliśmy odpowiedzi na Fluxie. Na samym początku, było. Można by było je trochę obalić, bo... Pierwsze tam, co mieliśmy tak przy było. Oknie bliżej, no. to mieliśmy... Cały czas na zielono. Na zielono, aż dziwne było. Próbowaliśmy, wiadomo, zadać pytanie, żeby była odpowiedź na nie. Później po przestawieniu... Te przestawiliśmy, Fluxa, to już było bardziej... To było lepiej. Wiarygodniej, było. No i zaskoczyła nas kuleczka. Zaświeciła. Zaskoczyła nas kulka w tym pierwszym pawilonie, którym mieliśmy. Nie Zwiedzili, tylko. No i nie tylko. Pierwszym, później w drugim to samo było. Piwnicy, tak. To samo było z kulką, po przestawieniu w inne miejsce. Już nie. I już na nie. prośbę zaświeciła. To też to było na prośbę, tak samo. No na Flux nie było. Na Flux to nawet pomyślał, może coś pomyślało i też od razu mi odpowiedziało na tak. Mhm. Może możliwe, że tak. To już tam w piwnicy, jak żeśmy zaraz po eksploracji całego drugiego pawilonu. I sesja w piwnicy z wszystkimi urządzeniami, można powiedzieć. I po niej właśnie nam świeciła i kuleczka, i coś tam wygadało nam na Fluxie. No i szukaliśmy jeszcze po lesie. Zrobiłem tam sesję z łóżkami, to tam zobaczycie później i ocenicie, co wy o tym sądzicie. Klaudia, co powiesz? Podobało mi się bardzo. No, eksploracja sama super w sobie. No i kapliczce zrobiliśmy też na koniec właśnie tą sesję, też mi się podobało. Ja byłem zszokowany wszędzie. Co można jeszcze powiedzieć? No, zaskoczyły nas urządzenia, chociaż no, też nie jesteśmy pewni tak w 100%, czy faktycznie to będą, czy to można uwiarygodnić, ale na przykład odpowiedzi na, jak robiłem sesję z łóżkami, to miałem, 15 pytań zadałem mniej więcej, ale z 4 miałem odpowiedź. Nie było tak, że coś zaprzeczyło. Było albo, że się w ogóle nie ruszały i nie było odpowiedzi, lub się tylko jedynie na 4 pytaniach się złożyły i potwierdziły tylko w sumie fakty historyczne. Więcej nie będę zdradzał, zobaczycie. Musicie oglądać. Już jesteście po... Po, no nie, po dokładnie. Ale nie spoileruję tutaj Danielowi i Klaudii. No bo my nie wiemy. Bo my nie wiemy. A my też nie wiem, co im się pojawiało. My byliśmy rozdzieleni wtedy. Było rozdzieleni tam. Także no... Myślimy, no, że jesteśmy ciekawi. To tyle, więc jeżeli materiał się podobał, to prosimy o subki, łapki w górę. Tak, dokładnie. Może trafimy w YouTube'a. W ten algorytm YouTube'a trafimy. Że Zofiówka. No, Zofiówka to hasło. Przejechaliśmy trochę drogi. Jest, było. Tak. Z samego rana trzeba było stać. Dokładnie. No i tutaj. Też fajna wycieczka. Cieszymy się, że Klaudia była z nami i... Wsparcie, powiem, techniczne było. No. Także. I do następnego. Lecimy na kolejną wyprawę.